Laudetur Jezus Chrystus. In saecula saeculorum. Amen. Kiedy patrzę na Ewangelię tylko z socjologicznego punktu widzenia, tak, jestem komunistą i był nim też Jezus, powiedział papież Franciszek w wywiadzie dla America Magazine, czasopisma wydawanego przez jezuitów w Stanach Zjednoczonych. Proszę księdza arcybiskupa o komentarz do tych słów papieża. Ja komunistem nigdy nie byłem. Powiedzmy, w Związku Radzieckim był komunizm długie lata. Wszyscy widzieli tam, którzy mieszkali tam i te, którzy uciekali, rozpowiadali na świecie, co to jest za komunizm, jakimi sposobami on jest wprowadzany w życie, jaki terror, jakie zmuszenia ludzi na siłę, zabierania majątku, wypędzania ze swoich domów. Z tych gospodarstw rolnych, które byli prężne, które pracowali, które dawali na największy dorobek dla państwa, to było zniszczone wszystko. I te chłopie stali się lumpynami, proletariuszami, chodzili tam po miastu, byli przygotowani do rewolucji, bo nie mieli nic za plecami, nie mieli czego bronić, a rabować byli gotowi. Wszystko inne, kto jeszcze coś utrzymywał dla siebie. Dlatego, kiedy Bergoglio mówi, że on komunista, to może i postępuje tak na miejscu Piotrowym jak komunista i jego wypowiedzi właśnie w tym kierunku i zdążają. A zrobić z Chrystusa komunisty, no to przepraszam bardzo. To już jest jakiś szczyt cynizmu, mówić, że Chrystus jest komunista. Na Ewangelii nie można patrzeć ze strony socjologicznej, czy jakiejś jeszcze tam partii politycznej, takie jak w Argentynie była takiego Perona, który rozmawiał z faszystami, mówił, dobrze, róbcie to, co chcecie. Rozmawiał z komunistami, mówił, róbcie, co chcecie. A kiedy go pytał się ten pacholek, który z nim chodził do tych partii, mówił, to jak ty mówisz, i tym dobrze? No i ty dobrze myślisz. No to jeżeli tak samo o Bergoglio mówili w Argentynie, mnie duchowni mówili, że to, co on mówił, to nikt nie wiedział, jak jego zrozumieć, czy tędy, czy siędy. A jak Chrystus mówi, niech wasza mowa będzie tak, nie, to Chrystus nie był komunistą w takim, w jakimś oddzielnym segmencie wzięcia Ewangelii. Chrystus głosił Ewangelię zbawienia i ci głosi nawrócenia. On przyszedł, ażeby głosić nawrócenia każdemu człowiekowi do Pana Boga, a żeby człowiek żył prawdą, żeby człowiek odnowił sobie obraz i podobieństwo Boże. I dlatego ta nauka Chrystusa to było odnowienie tego wszystkiego, co było w narodzie żydowskim, jako wybranym narodzie przez Boga, było kultywowane dlatego, kiedy przyjdzie Chrystus, żeby ten naród był gotowy dalej rozpowszechniać te nauki. Wiemy, że Żydzi temu sprzeciwili się, po dzisiejszy dzień jest odrzuceni od Królestwa Niebieskiego, sami siebie odstawili. Krew Jego na nas i na nasze dzieci. To przekleństwo na siebie wyprosili, Jego mają, aż do tego, kiedy Chrystus nie przyjdzie sądzić ten świat, albo Jego zmieniać jeszcze na jakiś czas istnienia Jego tu, w tych granicach, w jakich On jest. Natomiast, kiedy Bergoglio chce być komunistą, może być sobie. Ale to nic nie ma wspólnego z posługą Piotrową. Nic nie ma wspólnego. Posługa Piotrowa zakłada to, żeby być tak jak Alter Christus i głosić to samo, co Chrystus głosił, w pory i nie w pory, nalegać, prosić, karcić wszelką cierpliwością i nauką. Nie zmuszać nikogo ni do czego. On swoimi działaniami dzisiaj zmusza, wypędzając tych jeszcze dobrych biskupów, które na swoich stanowiskach chcą wykonywać posługi Piotrową, posługi następców apostolów, on ich wyrzuca. Za to, że oni nie dają komunii Nancy Pelosi, powiedzmy, katoliczcy, która jedzie do Tajwanu i podburza Tajwan przeciwko Chinom, a żeby tam wszcząć wojny Stanów Zjednoczonych, raczej będą tam inspirować, bo chcą zniszczyć Chiny w swoich interesach. Jeżeli ty taki komunista Bergoglio, to ty musisz określić, albo ty po stronie świata dzisiejszego, albo ty po stronie Ewangelii prawdziwej, a nie jakiejś oddzielnym segmencie ją brany.
Jeżeli ty chcesz obrać inaczej, to twoje prywatne zdanie i nic wspólnego nie ma z odpowiedzialnością Chrystusa za świat. Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, który pokazał w słowie i w wykonaniu tego wszystkiego, jak trzeba służyć Bogu. Ty ani słowem, ani wykonaniem nie pokazujesz, że ty jesteś następcą apostołów, bo ty niszczysz Kościół doszczętnie na swoim stanowisku, które zajmujesz na tym czołowym miejscu. Ty go niszczysz i nic nie utwierdzasz braci w wierze, a utwierdzasz braci w wątpliwościach, coraz większych i większych. Bo jak ty mówisz, że komuniści, to teraz już komunizm dawno w Związku Radzieckim się zakończył 30 lat temu, a teraz jest jeszcze gorszy komunizm, taki trockizm zachodni, który ma to na myśli liberalizm, libertarianizm i totalitaryzm. I potem diabelstwo wychodzi na ten świat. Jeżeli ty, Bergoglio, tego nie wiesz, do czego to prowadzi wszystko ten świat, to znaczy ty zajmujesz miejsce niezgodne z twoim powołaniem. Ty nie żyjesz tym duchem Kościoła katolickiego, a idziesz za swoimi wskazówkami twoich poprzedników, Ranera, tych zepsutych jezuitów, którzy dawno odłączyli się od nauki swego założyciela Ignacego Loyoli. Wasza mądrość poszła wam nie na korzyść, bo ta mądrość tylko w nauce, ani w praktycznym poznaniu, wykonaniu postulatu wiary, tylko w mąceniu światem, jak i Bergoglio to dla tego konkretnego jezuickiego wydania i to daje takie swoje interwiu. Chrystus był kontrrewolucjonista w zrozumieniu tego, kiedy przyszedł do Żydów i kiedy zobaczył, że oni nie wykonują przykazania Boże, kiedy zobaczył, że oni nie żyją według Ducha Bożego, do którego byli powołani. Nie tak, jak Pan Bóg nauczał przez Mojżesza i przez Arona tłumy Żydów, jak powinien być z tym zaczynem dobrym w świecie zepsutym. I Chrystus wtedy odnowił to wszystko. On mu powiedział do swoich apostołów, zostawcie tych Żydów ślepych i prowadzących ślepych. Oni mają diabla za ojca. Szatana mają za ojca, a nie prawdziwego Boga. Dlatego Chrystus stwarza swoją religię, prawdziwą swoją religię. I ty, Bergoglio, jeżeli przyznajesz się do niej w jakimś segmencie, to ty powinien pamiętać, że ty siedzisz na tym szczycie, na który cię posadzili, dlatego że wykonywał nauki Chrystusa, a nie nauki ONZ-u, nie nauki Bidena, nie nauki komunistów, nie faszystów, nie jakichkolwiek jeszcze innych izmów, a nauki tylko Chrystusa, chrześcijaństwa, katolicyzmu, izmu tego, który jest jedyny prawdziwa wiara, w której jest tylko zbawienie, a wszystko inne nie ma tam zbawienia. Tam, gdzie nie ma wiary w Jezusa Chrystusa, tam nie ma zbawienia. Tylko w Chrystusie można zrobić jakiś czyn dobry. Bez mnie, mówi Jezus Chrystus, nikt nic dobrego zrobić nie może. Jeżeli nie uznaje Żydzi Jezusa Chrystusa, jak mogą być ich czyny dobre, jeżeli nie uznają Chrystusa? Jak mogą muzułmanie robić dobre czyny, jeżeli nie uznają nauki Chrystusa? Jak mogą robić buddyści, hinduiści, nie wiadomo kto jeszcze, 50 tysięcy różnych denominacji, które mamy na świecie, jak ich czyny mogą być dobre, jeżeli oni dobre nie wiedzą? Jak może być w Pachamami dobre czyny, jeżeli oni nie poznali Chrystusa? A ty, Bergoglio, będąc w Łacińskiej Ameryce, w Argentynie, nie nauczył ich tego, nie rozpowszechnił Ewangelii, ażeby oni Ewangelię poznali taką prawdziwą. Żeby oni, czerpiąc plodów ziemi i z wody, pochwalili Boga, że im stworzył taką ziemię i stworzył taką wodę. A nie oddawali cześć, którą oddaje się Bogu, oddali ją ziemi i wodzie. Ty nie możesz tych pojęć nie rozumieć, że ty te głupoty głosisz na cały świat i chcesz, żeby cały świat jeszcze cię poznał i przyznawał tak, jak ty to mówisz. To jest szyderstwo nad Jezusem Chrystusem, nad prawdą, drogą i życiem. Ty nie głosisz tej prawdy, drogi i życia, a ty głosisz swoją Ewangelię, swoją socjologię, swoje wszystkie różne spotkania z innymi religiami, które nic wspólnego nie mają z nauką Chrystusa.
ty głosisz nauki masonów, która pochodzi od diabla i jesteś poddany w całym kościele temu wpływowi diabla. Czy ty robisz to dobrowolnie, czy niedobrowolnie, czy ty jesteś zmuszony do tego, czy wplątany w to wszystko, to twoje sumienie to o tym mówi. Nie sądzę twojego sumienia, a twoje czyny zewnętrzne nic wspólnego nie mają z nauką Chrystusa. Zastanów się nad tym i zrób dobry rachunek sumienia, ażeby dalej nie prowadzić braci w błąd. Bo twoja każda wypowiedź to jeszcze jeden gwóźdź do trumny niszczenia Kościoła katolickiego, a nie do jego gloryfikacji i chwały Chrystusowi, której ty powinien oddawać w porę i nie w porę, zawsze, jeżeli zająłeś takie stanowisko. Słono będziesz odpowiadać za to, że nie głosisz tej nauki Chrystusowej, nie jesteś alter Christus, a jesteś, głosisz papolatrii, sam siebie głosisz, a nie chrystolatrii. Zastanów się nad tym bardzo mocno i nie wprowadzaj tą resztki, która jeszcze ufa Chrystusowi, w błąd. Bo będziesz odpowiadać za to, że wiele owiec będzie odwróconych od Chrystusa, pójdzie na zatracenia dzięki twemu błędnemu nauczaniu. Dlatego, bracia i siostry, bądźcie się na baczności, bo diabeł jest chytry, przebiegły, nawet ogonem swoim może tych, którym wydaje się już trzymają się nieba, może jeszcze stamtąd zgarnąć. Bądźmy czujni, bo diabłów dzisiaj mnoży się coraz więcej i więcej. I dlatego, kto jest wierny nauce Chrystusa, kto jest prześladowany, kto jest marginalizowany, kto jest krzyżowany, kto jest podeptany, opluty na tym świecie, tych właśnie trzeba słuchać, a nie te wszystkie, które dzisiaj siedzą na stanowiskach i głoszą nie nauki Chrystusa, a nauki diabla, która jest chytra, podla, przewrotna, perfidna, tak jak diabeł na drzewie rajskim przybrał postać węża. On nie był w swojej postaci diabelskiej, może by Ewa rozpoznała tego piekielnika i wystraszyła się, by nie poszła z nim w dyskusji. A tak on ciągle przybiera postać inną, czym sam jest naprawdę. A diabeł jest przewrotna, inteligentna bestia, która nigdy już nie osiągnie tej prawdy, bo sprzeciwiła się Bogu samemu i swoim upadkiem wykopała nam tą studnię, która jest piekło. I w tej studni znajduje się on i chce, żeby ono było napełnione ludźmi, obrazem i podobieństwem Bożym. Dlatego walczmy, bracia i siostry, odważnie za swoje zbawienie i nie poddawajmy się ani jednej presji, ani każdemu błędnemu nauczaniu, bełkotowi, nawet tych, których wysoko postawieni w hierarchii kościelnej. Badajcie, kto jest prawdziwym pasterzem i odrzucajcie tych wilków w owczych skórach. Amen. Dziękuję, Wasza Ekscelencja. Bogu niech będą dzięki, chwała Chrystusowi, teraz i na wieki. Amen.